Witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem Brewdog i Lucky Break. New England IPA, 6,7% alkoholu. Co oni tu piszą? Fortune favors the brave. No i tak mi się to skojarzyło z tymi, no, ciasteczkami, prawda, z wróżbą. I pomyślałem sobie, czy to piwo będzie miało jakiś dodatek, który będzie symulował ten aromat albo smak tych ciasteczek. One bardzo są delikatne, ale może. No to nie pierwszy raz by było, gdyby tam symulowali jakieś ciastko czy coś. Ale na chiński Nowy Rok? No czemu nie? Czemu nie, prawda? Oczywiście napisali tutaj od groma, tylko nic ciekawego i w 50 językach, także ciężko to rozczytać. Składniki: woda, słód jęczmienny, torfikowana pszenica, słodowany owies, chmiele drożdże. No niezbyt dużo. Troszkę więcej jest na ich stronie internetowej. Chmiele to Citra Mosaic Italus, całkiem przyjemnie. A słody to dekstrynowy, słodowany owies, pale ale i torfikowana pszenica. Czyli prawie wszystko napisali w składzie. Przejdźmy do piwa. Jak widzicie, takie żółtawe w kolorze, zamglone, piana, niewielka i dosyć szybko opada. Także mało jej zostało. Dolewałem tutaj, żeby może było trochę więcej piany, ale niestety. Aromat jest miły, taka, wiecie, sałatka owocowa. Owoce egzotyczne z niewielką nutą sosny. Całkiem przyjemnie. Ale żeby to było coś nowego? Nie bardzo. Okej. Okay. Czyli nie ma aromatów ciasta z tych ciasteczek. No, szkoda. Takie średnie nasycenie. Można rozróżnić te zboża, które wzięły udział w bazie tego piwa. Jest przyjemnie. Nie jest zbyt słodko. Raczej tak neutralnie bym powiedział. Oczywiście jest troszkę tych owoców egzotycznych. Lekka grejpfrutowa goryczka. Lekka zastowość. Może to jest wpływ też tej nuty sosnowej. To nie jest goryczka, którą byście się spodziewali w Wisconsin. Nie, nie, nie. To jest naprawdę na minimalnym poziomie, ale coś tam czuć. Alkohol jest w miarę ukryty. Także no to takie bardzo poprawne piwo. Jest soczyste, odświeżające, owocowe. Jak ktoś się bardzo postara, to odróżni jakieś smaki owocowe tutaj, że jest mango, jest marakuja, troszkę ananasa może, no nie wiem. Ale to takie, wiecie, no troszkę naciągane, bo to jest taka sałatka owocowa i tyle. Jak czasami oglądam innych youtuberów, to oni też zaczęli używać takiego określenia. Sałatka owocowa. Nie za bardzo można rozróżnić te smaki. No wie, że to jest tropikalne, że jest owocowe, ale co to konkretnie jest, to nie bardzo. I co można powiedzieć o tym piwie? No troszkę się zawiodłem, że nie jest specjalne, nie jest właśnie bardziej chińskie. No nie wiem, może z chińskimi owocami jakby było. No nie? No, byłoby inne. No to nie.
nawet ten dodatek jakiś aromatów tego ciasta, nie wiem, wanilię by dodali albo to coś. One są takie delikatne, te ciasteczka, nie? No może coś by to dało, ale nie. To piwo jest takie bardzo neutralne. Bardzo średnie. No niestety nie wybija się z innych, które akurat są na półce sklepowej. No a chciałoby się, żeby się wybijało. Żeby było inne. A nie, to jest jedno z supermarketowych Hazy IPEC. Wszystkie smakują podobnie. Tam są drobne różnice. No i jest, tak samo jest z tym piwem. Oczywiście jakbym 5 lat temu spróbował to piwo, no, coś nowego, coś ciekawego. Ale teraz jest po prostu nadmiar Hazy IPEC. Ja już chciałbym zobaczyć coś, co jest po prostu inne. Nie musi być niezwykle ekscytujące, ale inne. I przez tą inność byłoby ekscytujące. No nowy Toki Bok. No tam to zbyt dużo to nie ma, nie? Ale byłoby inne piwo. Inne niż Lager, Hazy IPA i Stout. Bo to przeważnie nam teraz serwują. Coś pomiędzy? Coś ciekawszego? Przecież jest tyle stylów. Najróżniejszych, z różnych krajów. Jest w czym wybierać. No ale jakoś tak nie bardzo, nie? Ja rozumiem, że to jest najbardziej sprzedawalny styl w tej chwili. No i wiecie, kasa musi się zgadzać. No ale jak się nie będzie nic zmieniać, no to trzeba przyciągnąć, że tak powiem, odbiorcę. Zmieniać coś, żeby to było ekscytujące, nowe, fantastyczne. My chcemy tego nowego, no nie? No a tu jakoś jakiś taki zastój jest wśród tych supermarketowych piw i ciężko znaleźć coś wybitnego, coś innego chociaż. Ale może się doczekamy, może. Mam nadzieję, że ta recenzja wam się podoba. Tak jak podoba mi się to piwo, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco. Wyślijcie ten film swoim znajomym. A jeżeli chcecie wspomóc ten kanał troszkę bardziej, możecie kupić mi wirtualną kawę. Link jest w opisie filmu. Wasze zdrowie. Cześć.